Szczęść Boże, witam Was w poniedziałek, w nowym tygodniu, w tygodniu takim szczególnym, ponieważ w tym tygodniu rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Ksiądz Rafał z tej strony i zapraszam Was do wysłuchania podcastu zatytułowanego Lubię Poniedziałki. Z jaką myślą dzisiaj chcę się z Wami podzielić? Każdy poniedziałek to jest taka zachęta moja do tego, aby jak najlepiej przeżyć tydzień. Nowy tydzień, który nam daje Pan Bóg. I w tym tygodniu rozpoczynamy Wielki Post i chciałbym, abyśmy się skupili na jednej takiej szczególnej pracy nad sobą. Dzięki niej możemy otrzymywać od Boga wszelkie łaski, wszelkie dary, które On dla nas przygotował. I ta praca jest konkretna, ona dotyczy mojej relacji wobec Pana Boga i wobec drugiego człowieka. Na czym ona polega? Tą myślą dzisiaj chcę się z Wami podzielić. Otóż, zobaczcie, czasami tak się zdarza, że my mówimy: Panie Boże, ja Cię kocham, dlaczego zatem mi nie pomagasz, dlaczego zatem spotykają mnie w życiu cierpienia, dlaczego zatem nie czuję Twojej obecności, czy jak mi udzielasz swych łask, czy po prostu nie czuję Twojego błogosławieństwa w moim życiu, nie jestem szczęśliwy w tym życiu. Dlaczego tak się dzieje? Otóż może i odpowiedzią na to pytanie, a może też i konkretnym zadaniem, jakie teraz czeka na Ciebie, jest odpowiedź na pytanie, które sam Chrystus zadaje, które wiąże się z przykazaniem miłości. Czy miłujesz Boga i bliźniego? Boga i bliźniego. Nie wystarczy mówić, że kocham Pana Boga, kiedy w nienawiści, w gniewie, w emocjach, jakichś różnych niewłaściwych, niepoprawnych relacjach masz drugiego człowieka. Wtedy ta miłość do Boga będzie w jakiś sposób zafałszowana, ona nie będzie szczera i można powiedzieć, że w ten sposób sami siebie będziemy zamykali na Boże łaski. Jeżeli będę miał w gniewie, nienawiści drugiego człowieka, przykazanie miłości, miłość Boga i bliźniego idzie ze sobą w parze. Nie może być tak, że kocham Boga, ale już człowieka nie muszę. Chrystus nam pokazał, że jak wygląda ta miłość do Boga, że idę na krzyż, jestem opluwany, jestem biczowany, jestem później krzyżowany i umieram przez człowieka, ale z miłości przebaczam, z miłości to wszystko znoszę. Z miłości po to, aby pokazać, że jaką miłością obdarzam Boga, czy jaką miłością też Pan Bóg mnie obdarza, taką miłością mam się dzielić. I może z zachętą choćby na czas Wielkiego Postu, konkretnym zadaniem, albo może na ten tydzień tylko, niech będzie może poszukiwanie w swoim życiu takich sfer, gdzie wobec drugiego człowieka, może kogoś z rodziny, albo może kogoś ze swoich bliskich znajomych, gdzieś ta moja relacja się zepsuła, gdzieś może spowodowałem jakiś gniew, jakieś emocje względem, niewłaściwe emocje względem tej osoby i dzisiaj te relacje nie są takie, jakie być powinny. Zastanów się, jeżeli ja kocham Boga i to potwierdzasz i mówisz i wyznajesz to, że wierzysz Boga i chcesz od Niego pomocy, to zastanów się, jeżeli dzisiaj odczuwasz w swoim życiu jakiś smutek, jakieś przygnębienie, czy czasami może odczuwasz jakąś pustkę w swoim życiu, nie czujesz Boga, czy Jego łaski, czy błogosławieństwa, zastanów się, może jaki człowiek potrzebuje Twojego przebaczenia, Twojego pojednania, może kto z Twoich bliskich, czy z Twoich znajomych potrzebuje Twojej pomocnej dłoni. Czas Wielkiego Postu niech będzie zaproszeniem do tego, aby rozwiązywać te niepoprawne relacje, może pełne gniewu, nienawiści, złości, zawiści, zazdrości i niech będą okazją do tego, aby wyjść naprzeciw drugiego człowieka, podać pomocną dłoń. Ja wiem, że to nie jest łatwe często, bo uważamy, że jeżeli ktoś sprawia mi przykrość, to dlaczego ja mam być wobec niego miły? Ale Chrystus nam daje przykład prawdziwy. Podczas drogi krzyżowej, w której będziesz uczestniczył, zobaczysz, że Chrystus za każdym razem przebacza swoim oprawcom. Także i my bądźmy jak Chrystus. Chrystus daje przykład miłości do człowieka po to, żeby jednocześnie pokazać, jak bardzo umiłował Boga Ojca. Zachęcam Cię do tego, żebyś jak najlepiej przeżył czas Wielkiego Postu. Dziękuję Ci za dzisiaj. To na tyle. I
Od środy zapraszam każdego z Was do tego, abyście wsłuchiwali się w taką serię, która nosi tytuł 40 wersów. Będą to konkretne słowa z Pisma Świętego, które mówią o głoszeniu, jak głosić, co Pan Bóg mówi odnośnie naszej misji do tego, żeby ewangelizować innych i jak samemu stać się odważnym głosicielem, apostołem, uczniem, a jednocześnie właśnie może jakimś wzorem dla innych do tego, aby być blisko Pana Boga. Dzięki za dzisiaj, pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego całego tygodnia. Z Panem Bogiem.